Witam Was tutaj, cześć, ciąg znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4 Campus. Nie mam tego pojęcia, który jest dzisiaj odcinek. I standardowo na kolejne. No, to jednak muszę pamiętać, czy to jest dzisiaj odcinek. Dziś jest, czekaj, czwarty, piąty, szósty. No, na kolejny powinno Wam się w ankiecie pojawić, na który odcinek głosujecie z radiem. Pamiętam, które tylko stacje radiowe były ostatnio, było The Rock City. Więc teraz na kolejnym odcinku, tam kolejnym, za dwa odcinki, czy to będzie Alda Jazz Radio, Country Road Radio czy Synthetic Dumb Radio. Głosujcie w ankiecie, natomiast my przechodzimy już tutaj. I w ogóle tylko powiem Wam, że w międzyczasie wbiliśmy już nasz projekt naukowy, został zrobiony. Projekt inżynieryjny o nierównych nawierzchniach, bazujący na doniesieniach mieszkańców o nierównych chodnikach i zagrożonych z nim zagrożeń z nim związanych. Ciekawe bym powiedział. Podoba mi się póki co ten dodatek z kampusem. Brakuje nam jeszcze do kolejnego poziomu no paru studentów. Może nam się dzisiaj uda tutaj do jakoś wpadować. No i tak, mówiliście, że będę na kolejnym półwyspie robić dalej. I żeby jeszcze jedną rzecz kupić, ją też zaraz zamontujemy w tym mieście. Tak, mamy dosyć dużo rzeczy, możemy jeszcze kupić. No tak, już jestem przy tym, to kupimy też sobie. I na razie przy tym pozostaniemy, ponieważ tutaj jest ta wyspa. Nie, ja nie mam do niej specjalnego na razie przystosowania, ale mam dostęp do tego, dla tej autostrady. Co bardziej mnie interesuje, ponieważ mogę przyjść do większych rozmiarów, dzięki czemu będzie tutaj po prostu, od razu będą większa ilość pasów. O. Ciekawe, czemu to taka jest ta droga. No i tutaj będę, o, sobie po prostu zmienimy zjazdy też od razu już podwójne, żeby to po prostu wiele lepiej tutaj wyglądało, a nie tak jak teraz to jest pojedyncze, no proszę was. Kto takimi pojedynczymi jeździ? I tak, jedna osoba też w odcinku, już kolejnym odcinku pisała, żeby zrobić ogrzewanie w tym mieście. I tak, jeżeli chodzi o nazwy dla dzielnic miast, piszcie je cały czas spokojnie. Będzie taki moment, kiedy ja po prostu wszystkie wpiszę, które piszecie tutaj i będą się po prostu wszystkie tutaj pojawiały. A na razie na to po prostu nagrywam odcinki, kiedy mogę, a jak na razie mało czasu, a jeszcze niedługo będzie mieć jeszcze mniej czasu, więc no wiecie. No, na razie jest jak jest. Trzeba się cieszyć, że w ogóle się pojawiają odcinki. Chociaż wiem, że zawsze jak się pojawia nowy dodatek, to fajnie byłoby, żeby te odcinki się pojawiały codziennie. A z drugiej strony, ja zawsze wtedy mam jeszcze więcej rzeczy do robienia i z tym problemy są. Tak, polityka warszawska, mówiłem, że się pojawi niedługo, ale jak zawsze wyszło z nim komplikacje i nie mam tego pojęcia, kiedy się pojawi, żeby nie było. No, więc dobra, tak czy siak. Kupiliśmy ten kawałek sobie ziemi i dzisiaj z niego będziemy tu właśnie korzystać. W ogóle, jak tam ludzie korzystają z naszej kolei linowej? Powiedziałbym, że naprawdę progresywnie. Tam jest 120 ludzi, a tutaj też całkiem nieźle. Tu w ogóle można by, dzięki temu, że tutaj, o, takie cyk, to proszę bardzo, można by zrobić... Okej. Nie to miałem na myśli. Poczekaj, podłączmy to szybko. Może nie zauważam. No i właśnie, nie pisaliście w komentarzu, czym to podłączymy. Dzisiaj to podłączymy oczywiście koleją linową, ale czy czymś jeszcze tutaj byśmy chcieli to podłączyć? Dobra, no tak, żeby nie było. Ja mam już pomysł. Tu, ten cały archipelag to będzie nasza szkoła, więc... Dobra, kupimy jeszcze jeden kawałek ziemi dzisiaj, ale nie przywiązujmy się do tego, że aż tak dużo ich kupujemy. Dobra. Tak, w ogóle tutaj są fajne rejony. Nie wiem, czy tam nie pójdziemy, żeby tamte sobie kupować później. Tu będzie nasz kolejna szkoła edukacyjna, bo to po prostu jest aż zbyt piękne, żeby tego nie wykorzystać. Serio. Natomiast, tak, wręcz bym powiedział, że rzeczywiście można by pójść w tym kierunku, bo tu jest raz ta autostrada, do której no, trzeba by jakoś wykupić dostęp, a dwa ogólnie całkiem ciekawe rejony. No nie wiem, dobra, jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie, jak tutaj to się potoczy i w ogóle. Oczywiście się zaczęła już robić noc. Póki co, zrobimy sobie tutaj dowolne połączenie autostradowe. W sensie, wy wiecie, co znaczy dla mnie dowolne, tak? Co nie? No, no. Dowolne, ale przyzwoite dowolne. Więc proszę bardzo, mam tutaj pierwsze przyzwoite dowolne. I tu będzie drugie przyzwoite dowolne. Dobra. Oczywiście cztery pasy, bo czemu by nie? I tak, zanim tutaj rozbudujemy w tym całą część, właśnie tutaj nasz kampus, to jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić w naszym mieście. Jest to coś, czego dawno nie robiliśmy, ale tak jak możecie zauważyć, w naszym mieście bardzo często nocą robi się naprawdę nieprzyjemnie.
Mam na myśli zimno. I właśnie jedna osoba bardzo słusznie pomyślała o tym, że można by w tym mieście zainwestować w ogrzewanie. I to jest bardzo dobry pomysł. Czekaj, ile to daje? Siła grzewcza 80, te duże, a to jest 120. Dobra, to kupujemy to większe. Kosztuje czubkę więcej, jest mniejsze. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Czy mi się dobrze wydaje? Zapewnia ciepło swoim mieszkańcom za pomocą starej wstawionej kotłowni miejskiej. Powinni się, że budynek podłączony jest do ulepszonych rur wodociągowych, co pozwala na rozprzestrzenianie ciepła do budynków. Kotłownia wykorzystuje ropę do produkcji ciepła. Ropę. To tak trochę kiepsko, bo ropa to wiesz. To surowiec, który musi dojechać drogą. A surowce, które muszą dojeżdżać, znaczą, iż byłby potrzebny dobry transport komunikacyjny. A to już wiemy, że to nie jest najlepsze w naszych moich miastach. Mam na myśli, że zawsze się robią jakieś korki. I że zawsze to nigdy w życiu dobrze nie działa. Więc to sobie zrobimy tutaj. Tak, na razie chwilowo takie to będzie wszystko oczywiście teoretycznie, bo to nie będzie tak na dłuższą metę. Więc póki co po prostu sobie to podłączymy tutaj. O, tak. Dostosujemy tutaj oczywiście zaraz wodę. I prąd też. Więc póki co, proszę bardzo, coś takiego powinno tutaj całkowicie im wystarczyć. Prąd, tak, prąd wiem, że będziecie chcieli. Zresztą się nawet bym powiedział, nie dziwię. Ale to tak. Zaczniemy sobie stąd i ten drut. Byłoby fajnie, gdyby szedł równo z tym. Proszę bardzo, jeden, dwa. Tu będzie kolejny. Okej, widzę, że się trochę przykręta tutaj, żeby do tego się dosunąć. No, trochę odsuniemy sobie. Stąd będzie sobie iść, tak? I okej. I tu będziesz już sobie lądować. Świetnie. No i stąd w teorii. O, proszę bardzo, ładnie się podłączy. No, to wy macie już napięcie. Teraz tylko tak, stąd będzie iść sobie nasza rura. No właściwie nawet może sobie iść aż tak, pod takim kątem. Dobra. I to sobie zrobimy po prostu tutaj ogrzewanie w naszym mieście. Proszę bardzo. Tak, ponieważ oni za dużo prądu zużywają też przez to, że muszą się ogrzewać. A faktycznie noce 12 stopni to nie są najlepsze noce. No ale mniejsze z tym. Dobra. No i na razie tutaj powoli będziemy ulepszać kampus. W sumie to kampus powinien być ulepszony do ciepłych sfer. Tak, największy problem jest to, że faktycznie trzeba każdą rudę teraz kliknąć, żeby ją tutaj ulepszyć, więc nie wiem, czy ja tutaj będę teraz się zajmować, czy się zajmiemy czymś bardziej sensownym. Teraz o tym pomyślę. No ale proszę bardzo, mamy tutaj cyk, 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 czekaj. Tu. I tu. I wbiliśmy kolejny, mamy obszar kampusu szkół humanistycznych. Nowy kampus, okej. Okay. Nowy kawałek ziemi. Wizytujący uczeń, nowy przepis. Dobra, to jest fajny przepis, powiem o tyle. Stadion lekkoatletyczny, czy nowy stadion, tak. Nowe stadiony się będą dosyć szybko pojawiać. Stadion bezbolowy później i kampus uniwersytetu dopiero przy 22. Dobra, tak, na razie nie będziemy robić tego nowego tamtej części, która się pojawiła. Spokojnie, nad tym będziemy jeszcze pracować. Ale tak, cieszę się niezmiernie, że już to się pojawiło. Mamy nowy kampus, jakby coś. Możecie widzieć w komentarzach już nazwę tego komentarza, dlatego. On będzie pewnie, nim się zajmiemy oczywiście pewnie raczej w kolejnym odcinku. I on będzie nigdzie indziej jak tu. Ta cała wyspa jest dla obszaru kampusowego. To jest po prostu idea. Dlatego pewnie będę chciał kupić później te kawałek ziemi i tu wykupić tą całą zatoczkę, jakby się udało. Czekajcie, ja mam kawałków ziemi. Mamy 9 max. To byłoby łącznie... Ale jak policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, jest to możliwe. To jest możliwe faktycznie. Tylko wtedy tu nie dałem podążenia z tamtą częścią, a wszystko idzie w tą stronę. No dobra, no dobra, dobra, dobra. I widzę, że sprawa z ogrzewaniem. Bo ty nie masz prądu, a ty nie masz prądu, ponieważ... A, ponieważ podłączyliśmy jeszcze. No dobra, to nawet ma wytłumaczenie. To nawet ma sensowne wytłumaczenie. Tak, przemysł się strasznie chce budować. To jest rzecz, którą możecie zauważyć tutaj w naszym przemyśle. No a to póki co, skoro jeszcze nie wiem, czy tutaj będziemy coś budować, to proszę bardzo, wy tutaj budujcie.
Natomiast drugą rzecz, którą możemy już tutaj zainwestować, bo tak, nasz kampus koniecznie tutaj w dzisiejszym odcinku chcę sobie tutaj przyciągnąć. Tak, nie ma, może mogę teraz tylko tu inaczej się teraz zrobić to przede kampusowa niż wcześniej. Trochę szkoda, no, no, no. Tak, nasz kampus, ponieważ to jest też duży kampus, on będzie mieć tutaj cały to. Sądzę, że trochę za dużo mu tego miejsca dajemy, ale niech będzie na razie. Bo widzę, że jak on po prostu pochłania to. I to jest z naszymi ściekami. No i Krilli, człowieku, co jest? Aha, jest ich za mało. No, to wybuszmy to. I postawmy tak. Pierwszy. I drugi. Tak, na razie ścieki. W sumie ścieki będą mogły stąd później wpływać. Ale na razie ścieki niech będą sobie tędy. No ma to ścieki, powinny teoretycznie już zrobić. Ogrzewanie też już macie, więc na to nie możecie marudzić. I teraz tak. Gdzie ja skończyłem? Tutaj skończyłem. Okej, okay, dobra. Tak, tutaj zrobimy podobnie taką drogę zaokrągloną z tym, że... Z tym, że tutaj faktycznie do kampusu będą też wjeżdżać drogi. To tak się dzieje ze sprawą tego, iż komunikacja i tak dalej potrzebuje dróg. Więc tutaj... Co się tutaj może będzie zakręcać? Tak, tutaj tu akurat sobie zrobimy zakręt. Ale ogólnie będzie trochę to inaczej wyglądać niż tam to wygląda. O, bo tutaj stąd ta droga pleka będzie się ciągnąć. Oczywiście tutaj będą będzie to głównie ścieżki, tak? Żeby nie było. Będzie gdzieś kończyć. Ale tutaj jest między innymi po to, żeby tutaj właśnie puścić nasze połączenie z Hello i połączenie z stąd. No, to mamy teoretycznie już obszar kampusu. Teraz tylko i wyłącznie czekać, aż wbijemy kolejny poziom. Bo właśnie, jakie my szkoły dostajemy za kolejny poziom? Bo ja nie wiem, w ogóle jest poziomów, tak? Okej, okay, dobra. Poczekaj, zobaczmy po prostu może na kampus na razie. Okej, okay, mamy już wszystko, czyli musimy poczekać, aż się rok skończy. Okej, okay, rok się kończy za chwilę, więc właściwie to trzeba tylko poczekać i się pogapić. Bardzo, bardzo mi dobre zajęcie. A tutaj, a tu będę musiał pomyśleć, co zrobić z tym. Z tym tutaj, bo też bym chciał zrobić tutaj dojazd ten autostradowy, praktycznie, ale... No, ale no. Dobra. Ale tutaj to... Jeszcze się zastanawiam, jak to będzie wyglądać. Tak, tu zmieniłem to na dwupasmową autostradę, ale to chyba jest zły pomysł. O, nasz park wbił kolejny poziom, świetnie. Ale tu chyba mimo wszystko jest lepsza ta droga. No, no tak. Uuu, mamy, proszę bardzo. Dobrze, wbiliśmy, prace naukowe dwie zrobiliśmy. Plus dwa, okej, okay, dobra. Studenci plus 154, atrakcyjność kampusu plus 80, ubiegły rok, dobra. Premię za poziom, czesne studenta. Premię za wymianę studencką, 4%, jakaś wymiana studencka była, okej, okay, dobra, na tym zauważyłem. Stołówka Politechniki, o, będziecie mieli żarcie, ale będzie po drugiej stronie jakby coś. Fontanna Politechniki. Zaczynamy rozmawiać. Sala gimnastyczna Politechniki. Otwarta sala Politechniki. Okej, okay, dobra. I co tutaj mamy? Prace naukowe sfinansowane z grantów. Czekajcie, co to jest? Skylines Go. Wykorzystująca poszerzona rzeczywistość gra nowatorskiej grupy studenckiej ułatwiająca turystom odnajdywanie miejsc oferujących najlepsze widoki w mieście. Skylines Go! Ej, to brzmi zupełnie jak pewna gra Niantic Project. Powiem tyle. O, jeszcze czekaj, coś. Utworzone prace naukowe. Drzewa płoty. Jedyne w swoim rodzaju ogrodzenie wykonane w całości z wykałaczek. Drzazgo płoty, okej. Okay. Niejako nie widzę już dzisiaj coś. Niejako w kontrze do masowego produkowanych zdecydowanie mniej ambitnych rozwiązań. I okej, tutaj uczniowie wykorzystywali rabaty kwiatowe na terenie kampusu do wykonania wieńców laurowych jako dopełnienie stroju na imprezę studencką. Podczas tegorocznych toga party niemal pobito rekord świata w kategorii wielkości imprezy na terenie kampusu. Fajne, te informaty też są na tym kampusie, to się tu faktycznie działo. No ma, no to tak, nasz kampus się zabrajdował, na pewno to jest pewne. A, nie będzie mikrofon teraz po drugiej stronie. Cyk i cyk, proszę bardzo, macie tutaj teraz połączenie.
No, to powinno działać. No to tak, to znaczy, że musimy tutaj dalej to zbudowywać. Jakieś ścieżki czy coś. Dobra, na razie zaczniemy od czegoś prostego. A mianowicie. Baju, baju, drzewka. Drzewka to jest akurat coś, co nie lubię, jak jest postawione przez nich, bo to rzeczywiście nie wygląda jakoś zbyt ambitnie. Dalej, kolejną rzeczą jest. W sensie one są po prostu porozsiewane na mapie, tak? I tyle właściwie. Dlatego ja lubię po swojemu je porozkładać. Jeszcze. Dobra. Tutaj i tutaj, proszę bardzo. I stąd. Będziesz skręcać i tu wjeżdżać. No, proszę bardzo, mamy podłączenie już jakby coś z tutaj resztą świata. Więc właściwie możemy już tutaj stawiać resztę rzeczy. No tak, mamy nasz tutaj kolejny poziom i więcej studentów. Mamy już te projekty, prace naukowe. Nie było jeszcze, czekaj, chyba wszystko już było. Że miasto było, to jest turystyka i hotelarstwo nie było chyba jeszcze. No dobra. A, i teraz możemy tutaj sobie, czekaj, dobrze widzę, kręcić sobie. A, to rzeczywiście dwa zrobiliśmy. Dobra, czyli to po prostu przyznają pieniądze i oni dobią ile im dusza zapragnie. Świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Dyscypliny sportowe, dobra, to tak, to akurat mnie najmniej faktycznie interesuje. Wizytujący uczeń. W miasteczku studenckim zatrudnieni są wykładowcy i naukowcy, którzy prowadzą zajęcia na terenie kampusu. Wizytujący uczeń. Premie wydziałowa plus 20% koszt, wzrost opłaty plus 25%, okej. I studencka opieka zdrowotna, co mnie na razie nie interesuje. No i oczywiście się zrobiło noc. Jak żeby inaczej. Czyli żaden nowy wydział nie pojawił nam się tutaj, co nie? Szkoda. Szkoda, bo to by się najbardziej mi spodobało, bym powiedział. A mamy fontannę Politechniki. To sobie postawimy przy ścieżkach, tak? Mimo wszystko ścieżki to jest to, bym powiedział, tylko nie w nocy. Dobra. Tak, w ogóle macie te radio, co sobie tam głosowaliście tam w ankiecie na dzisiaj. Gdzie jest to? Ja lubię dzień i noc, więc włączyłem, tylko teraz nie w tym momencie. Dobra, to tak, to sobie podobamy na razie jakieś takie różne ścieżki, które będą tutaj się kręcić. Z czego? Oczywiście będą one jakieś tam łączyć w miarę sensownie. Ale nasza fontanna, chciałbym ją bardzo postawić o mniej więcej tutaj. Więc proszę bardzo. Tak, klub książki, to wszystko nie musi postawić jeszcze raz. Otwarta sala po tej politechniki. To bym ustawił gdzieś właśnie tutaj na razie na środku. Chociaż tutaj też by było fajnie. Dobra, na razie postawimy to tutaj obok tych kamyczków. A później będziemy myśleć. No, to poczekaj. Stąd. Tutaj. Dobra, wyrównajmy teren, żeby to ładnie wyglądało. Ciekawe, co to znaczy w tej grze. Ale Cities Go, to jest ciekawe. Oczywiście nie domyślamy się, skąd ta nazwa została zapożyczona. Skądże znowu. Nie ma takiej możliwości. Okej. To jest w końcu otwarta sala Politechniki. Aha, czyli tutaj też jakieś zajęcia tutaj możecie mieć. No dobra, niech wam będzie. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale dobra. Może po prostu nigdy czegoś takiego nie widziałem w praktyce. Tego nie wiem, jak to by miało wyglądać, ale no. Jest, to proszę bardzo. Dobra, natomiast tu mieliśmy postawić inny budynek, który się nazywał, nie sala gimnastyczna, sala gimnastyczna gdzieś tam schowamy. Stołówka Politechniki, nie stołówka Politechniki. Fontanna Politechniki. No to jest raczej sztuki nowoczesnej niż Politechniki, ale dobra, niech będzie. Ja tu nikogo nie... nieważne. Dobra, proszę bardzo. To sobie wyburzymy, wyburzymy ładnie i proszę bardzo, lecimy. Cyk, cyk. Dobra, no i stąd będzie podłączenie. Na razie sobie puścimy o to tak tutaj. Ponieważ te budynki mogą być teoretycznie chociaż dostępne od różnych... O. Oddaleń, to będzie do tego trzeba nie dojść. Tu sobie będzie zakręcać na razie ta ścieżka. Co nie? Tu będzie się łączyć z inną ścieżką, a tutaj to sobie będzie o na przykład tędy tak sobie zakręci ładnie. I tu będzie sobie schodzić na dolną część, przy której dolna część będzie inaczej zrobiona niż teraz aktualnie na to na górze. A mianowicie sobie wejdźmy w ścieżki.
Nie wiem, może znacie tą ścieżkę, bo ją używaliśmy niedawno. A mam na myśli oczywiście ścieżkę plażową. Czyli coś takiego. Bo to jest jedyna ścieżka na takie rzeczy. Dobra. Właściwie tutaj to można byłoby jeszcze niżej zejść, by było fajniej. O, na przykład gdzieś tutaj tak na plażę. To wtedy nad plażą byśmy mogli zbić akademiki. Tylko akademiki się strasznie trudno stawia przy takich tych drogach. No, strasznie źle się stawia. Dobra, no i tak, wy potrzebujecie oczywiście tutaj zasilania, więc my to już wam dajemy. I zaraz właśnie komunikację tutaj też trzeba dorzucić. Gdzieś tu w środku, zaraz to postawimy, damy wam punkt zwrotny, bym powiedział. Dobra, to tak. To jest najbliższe miejsce, skąd mogę wam pociągnąć aktualnie, więc proszę bardzo. Dobra, no i tu sobie zrobimy na zasadzie cała wyspa na jeden hit, po to, żebym nie musiał o tym za chwilę znowu myśleć. Więc proszę bardzo, tu jest i woda, i ścieki, i ogrzewanie, więc macie wszystko w jednym. Powinniście być szczęśliwi z tego powodu. Ja jestem szczęśliwy, bo nie będę musiał już o tym myśleć teraz w ogóle. No, natomiast nie macie jeszcze prądu. Prąd wam dociągniemy też tak niestety. No niestety domyślicie się, jak? Mianowicie w ten sposób. Cyk, cyk. I cyk. O, w ogóle ktoś tutaj już jedzie. No to świetnie, to jest akurat bardzo miło. Tak, do tamtego miejsca też trzeba nie należy dorzucić tutaj na zasilanie. I tak, pomiędzy jedną a drugą częścią na razie niestety, jedyną komunikacją, jaką widzę, realną tutaj, to jest kolej linowa. Co jest trochę shame, ale no, widzicie, jakie są tutaj. Jak to wygląda? Tu byłoby fajnie to postawić, ale widzę, że trochę się nie da. No, to tutaj jestem, będzie musiał to wyglądać mocno. No, świetnie. Proszę bardzo, lecimy sobie stąd. I tutaj jak najdłuższy oczywiście lecimy. Dobra. No i tak, stąd mamy iść aż tu, dotąd. Czekaj, mamy proszę bardzo tutaj podłączenie. Stąd dajemy sobie tutaj słup. O, gdzieś tu nad wodą i ten słup, o tutaj. Aha, czy powinniśmy to zrobić pod innym kątem, świetnie. Jeżeli zrobi się więcej niż 3 słupy wodzie, będę zawiedziony. Zrobiły się tylko dwa. No, świetnie. No, to mamy podłączone teraz zasilanie do tego miejsca. I to będzie już całkiem nieźle zrobione. Trzymaj. Sala gimnastyczna Politechniki. Tak, wiem, jest kupa nowych budynków. Spokojnie, ja to wiem. Kolejne miejsce właśnie, zróbmy na razie są tą kolej linową. Bo ona tutaj będzie aktualnie, tak? Później mam nadzieję, że to się zmieni. Gdzieś głównym punktem komunikacji tutaj. Więc tak, zrobimy sobie, że tutaj będzie jechać o gdzieś dotąd ta droga. I po prostu przy niej to sobie postawimy ten przystanek, ten o. Nie ten, ten. Ta, ten. I będą mogli tu się po prostu jakby coś przesiadać ludzie. I tu przychodzi na pytanie, czy można byłoby puścić tego więcej. No można by było puścić więcej, ale nie mamy jak puścić tego więcej. No dobra, mamy jak puścić jeszcze jedną kolej, ale to jest za chwilę ją zrobię. Myślałem, że w ogóle coś się wyświetla jeszcze na tym, ale dobra. No to proszę bardzo, tu mamy podłączenie. I tutaj ścieżka, co sobie szła, to ona tu się ładnie podłączy. Nawet stąd będzie iść raz, dwa, trzy czoły. I stąd będzie mieć podłączenie o, z tym. No ładnie, ładnie się podłącza, naprawdę, całkiem nieźle. Podłączmy sobie teraz tutaj to. Dobra, stąd podłączymy sobie tu.
i stąd sobie zrobimy tutaj podłączenie, dobra. Ciąg dalszy będzie, no właśnie może na ten kolejny CPL. Kto wie, kto wie. Tego jeszcze na razie nikt nie wie. Dobra, to mam to postawione. Tak, na razie sobie tak tutaj, jak widzicie, sobie stawiam tak, no widzicie jak sobie to stawiam, ale no... Żeby to w miarę zaczęło już jakoś wyglądać. Tutaj proszę bardzo, akademiki sobie poustawiam właśnie, to, po to tutaj chciałem mieć trochę tego miejsca, żeby móc je o, w ten wspaniały sposób poustawiać od tej strony. No a tu będzie akurat trochę bardziej zabudowane, bo będzie aż tego trochę więcej. No, prąd macie, wodę też macie, powinniście mieć przynajmniej. No, więc jest świetnie. Tak, i przy tych akademikach to nawet bym wręcz powiedział, zaryzykował, że można by zrobić coś, czego nie robiliśmy jeszcze w tym mieście. A mianowicie to się nazywa to. Nabrzeża. I dzięki tym, takim nabrzeżom by to miało jeszcze nadało im tutaj dodatkowy charakter. No. No, tylko tak, tutaj... Aby to miało jakiś sens, trzeba zrobić zagłębienie. Chociaż lekkie. No, no i już możemy kręcić dalej. Nie. Dobra, no i stąd tu trzeba wyrównać ten teren do tego, żebym miał jak to w ogóle wybudować, bo tak to będzie trochę do kitu. Dobra, i tak, na razie wybórzmy sobie tą część, bo jeżeli tego nie zrobię, to tutaj się to nie wybuduje. Czy tego nie postawimy, o, może będzie w tym sensie. Wybudować się wybuduje, nie postawimy, nie postawimy. Okej, okay, no, tu jest trochę przy wysoko. Tu powinno to zejść do poziomu tego. Dobra. Muzyczka taka typowa z City Skylines teraz leci tak po tym. To jest taki klasyk. Typowo City Skylines, to tylko City Skylines potrafi mieć taką muzykę. To jest takie City Skylines, w którym nie było jeszcze radia. O Boże. Ale stare czasy. To w sensie... No na komputerze to mam tylko i wyłącznie jedno radio, bo nie kupowałem nigdy tam. Na komputerze akurat mam bardzo mało dodatku, bym powiedział. Jeżeli o to chodzi. Ale to się wiąże z tym, że na komputerze no gram jak gram. Widzicie, jak seria z Industries na PC się skończyła. Było jej strasznie dużo. No ma i teraz tak widzę, że tak sobie teraz popatrzyłem. To chyba nie tak miało wyglądać. Ale i dobrze, już tam to jest postawione, to już tak zostawmy, jak tam to jest postawione. A, bo to musi iść tutaj. I tu później od tego się odbijać. Dobra. I tutaj sobie wyrównajmy teren. Dobra. Proszę bardzo. To całkiem nieźle rzeczowo wygląda, bym powiedział. Tak, mamy tutaj jeszcze parę nowych budynków. Pomijając tego, że tutaj powinniśmy postawić gdzieś klub książki, więc go sobie tutaj wmontujemy. To, na górze powinna być oczywiście hala sportowa, siłownia, ale stołówka Politechniki to jest jedna z ważniejszych rzeczy. I ją sobie postawimy naprzeciwko właśnie niczego innego jak czegoś takiego, bo według mnie to jest akurat coś, co powinno być w tym miejscu. Dobra, dalej, ścieżki. Jeszcze, czekaj, no, postawmy sobie może jeszcze halę, tą salę gimnastyczną. Tutaj trzeba się przyspacerować już. Się właśnie zastanawiam, czy ja gdzieś tutaj nie postawić sobie tak nad tą wodą. Mamy tutaj dedykowaną ścieżkę, więc w teorii by można. Ale możemy przecież też dwie postawić. Jedną na górze, drugą na dole. Chociaż tych budynków będzie tutaj tyle, że nawet nie trzeba tak tutaj kombinować, bym powiedział. Dobra, na razie sobie postawię ją tutaj gdzieś. I ona się stara od tej strony, a od tamtej drugiej. No to postawmy od tej strony i zrobimy po prostu ścieżkę dalej, ją oddalimy. Bo żeby to tak wyglądało, to ja na to nie pozwolę. Ale ile to już nagrywam odcinek? Tak pozytywnie. O, 20 minut, 29 minut. To będziemy kończyć oczywiście powoli, tak? Na nasze doki akademickie oczywiście całkiem nieźle lecą, ale nie mogę po prostu powoli kończyć, bo mimo wszystko. Aha, to ten budynek jest wyżej postawiony, na tego tak wygląda. No dobra. Dobra, nie pytam, niech ci będzie. Nie, Industries. Seria z Industries też trochę zginęła, bym powiedział, przez ten dodatek, jak się pojawił. Ale spokojnie, Industries wrócił, bo to jest... To jest po prostu money maker. A takie serie to muszą być. Serie, w których mamy grube miliony i może być coraz większe, to...
To jest jedna po prostu z moich ulubionych serii, jeżeli tak dużo grubych pieniędzy tam wytwarzamy. Więc spokojnie, ona jeszcze wróci. Nie wiem kiedy, ale wróci. To jest pewne. A, strasznie dużo w ogóle ścieżek się tutaj nam pojawiło już dzięki tym wszystkim dodatkom. Statek zatopiony, ale ja, no zobaczcie. Wiecie, tak jak będę tutaj chciał postawić. O, to nie mogę. Kiedy dało się je wyburzać? Może już nie można. No, ma nie należy tutaj sobie zrobić podłączenie. I tak wymyśliłem sobie, że. Że tutaj sobie postawimy stację tą. I czekaj, ten budynek też sobie trochę przesuniemy w bok. Dobra, należy do tam też. Daj teraz miałem komunikację. Tu będą bamba jeździły w przyszłości, oczywiście. A że przyszłość nadejdzie kiedyś, no to. To proszę bardzo. No, na razie sobie tutaj zrobimy dojazd, taki dłuższy trochę. No i zaraz to wyburzymy tą drogę, żeby nie była aż tak długa. No, proszę bardzo, widzicie? I wyburzyłem. Mówię, jest. Dobra, dosuniemy sobie teraz tą drogę tutaj na maksa do tego budynku. I no, byłem tak blisko akurat tej drogi już. I ta będzie sobie dochodzić. Tutaj ładnie prosto w to. I będzie właśnie połączenie pomiędzy jedną a drugą częścią. Takim rurociągiem właśnie stwierdziłem, że to może być to, bo dzięki temu będzie połączenie jednej i drugiej części w trochę lepszy sposób. I tak. Wiecie, co ludzie, ja uwielbiam City Skylines. Mogę robić tak awykonalne rzeczy, jak postawienie piorun ochrona po prostu na środku kampusu, co nie? Bo to jest po prostu to jest piorun ochrona, tak? To nie da się tego inaczej nazwać. Dobra. Czy tutaj mamy coś jeszcze do postawienia zbytnio? Bo chyba wszystkie nasze budynki postawiliśmy. Mamy stołówkę, mamy. Salę gimnastyczną mamy. Otwarta sala politechniki mamy. To chyba wszystkie budynki. Dział utrzymania zieleni byśmy mogli postawić właściwie tutaj nowy. Bo to jest trochę inne miejsce mimo wszystko niż tamto. Tylko też tak nie jakoś nie strasznie blisko tego wszystkiego. Właściwie tutaj na zboczu by nie było aż takie złe. Jakby sobie tak stali, dobra? Co, proszę bardzo. Świetlica Politechniki też by się tu nowa przydała, ponieważ tamta jest daleko. Tylko troszeczkę. No i właśnie tą świetlicę byśmy postawili. Stawienie jej tutaj byłoby fajne. Proszę bardzo. Ale nie, to jest zbyt duży klas, żeby tutaj tak. Nie, tu mam inny budynek, który będzie o wiele lepiej wpasowywać się w tego typu miejsce. On tutaj się wkrótce pojawi oczywiście. Zbuduj więcej terenów przemysłowych. No ma, przemysłowe to po prostu biura zaczniemy budować w kolejnym odcinku, więc tym się teraz nie będę zajmować. Gdzie by taką świetlicę tu walnąć? To nie jest za miejsce, w sensie. Wiecie co? Wiecie, no ma, nie, jest zbyt wysoki. Możecie się domyślić, co ja chciałem postawić, ale no ma. Tak, przez to, że tymi budynkami w ogóle nie możemy manewrować, to jest do kitu, naprawdę bym powiedział. No i oczywiście akademiki, to możemy postawić jakiś jeden akademik w mocniejszej miejscówce niż większość. Tak, jak widzicie, ja tutaj te budynki naprawdę się zostawiam. Chociaż jak zaczną pojawiać się faktycznie nowe części tego kampusu, to się trochę zmieni. Bo akademiki głównie tak, tutaj nad wodą chcę stawiać, bo to jest po prostu całkiem nieźle wygląda. I przy tej drodze właściwie byśmy pozostali przy tych akademikach, żeby one tutaj jakoś tak dociągnęły aż dotąd. Dzięki czemu możemy sobie dociągnąć ten nasz wał jeszcze dalej. Tutaj wzdłuż naszych akademików. Tu się będzie kończyć tak jak to się kończy. A, chyba widzę, że pominęliśmy jeden obszar. No, nie będzie. No, proszę bardzo. I tutaj sobie wyrównajmy tak samo jak to było w innym miejscu. No, całkiem nieźle wygląda. I ogólnie jest naprawdę dobrze.
Na mapie, poczekaj, a gdzie mamy? Mamy coś takiego, jeszcze tutaj tą ścieżkę byśmy sobie dociągnęli. Będę się też skręcać do tego miejsca. Tak, ja chcę po prostu, żeby to było skomunikowane i tutaj było dużo tych rzeczy. Wszystkich, dama. Kolejną rzeczą, którą trzeba byłoby tutaj zainwestować, to jest... a po co to komu? Czy szpital koniecznie tu od razu, to nie wiem. Można nazwać taką klinikę, byśmy postawili nawet. Krematorium też by się przydało, akurat to naprawdę by się przydało. Więc tutaj sobie postawimy, bo wiecie, jak zbyt mocna lekcja, to... Chyba wam nie muszę mówić, jak to jest na zbyt mocnej lekcji. Uczniowie potrafią wymięknąć na takim czymś. I szkołę średnią też musimy postawić, ponieważ one po prostu znikają, jak nie wiadomo co. Tak, mamy tutaj zbyt dużo, jeżeli chodzi o studentów. Dalej, jakaś nadała status, policja mi się wydaje, ale no nie wiem. No niestety studenci... Możecie mnie za to nie lubić i znienawidzić, ale policję... To ja wręcz ją postawię tutaj, ponieważ to jest rzecz, która może się przydać. A straż pożarną po prostu sobie tutaj wmontujemy, on gdzieś tutaj. Ja bym powiedział, że gdzieś trochę dalej. Tylko po to, żeby ona tutaj była, sobie stała i pilnowała aktualnie. Tak, ona na razie nie ma tutaj jakiegoś żadnego sensu jeszcze, ale... No, może być. Oni tu się, podłączyli właśnie dzięki temu. I tak, czy ktoś z tego korzysta? Na razie pogoniki korzystają. No, bo pewnie są drogie opłaty. Z tego też nikt na razie nie korzysta. Z tego? A, wiem czemu nie korzystają, to ma trochę sensu. O, ucieszyli się dziwnym trafem. Dobra, no to tak, to ja będę kończyć dzisiejszy odcinek, bo tutaj postawiliśmy naprawdę już chyba wszystko, co możemy. Jedyne, co mogę dzisiaj jeszcze postawić tutaj, dorzucić im, to jest jeszcze jedna fontanna Politechniki, gdzieś tutaj tak schowana pod wodą. Tylko, żeby to ładnie wyglądało, to muszę tutaj wydunąć teren. No, dajcie mi chwilę. Tak, przy okazji zrobimy sobie jeszcze większą tą górkę. Akurat to z tą większą górką nie jest takie złe, pomysł, wiecie? Może, no, tutaj sobie trochę tam wyrównamy. Ale to z tą większą górką to naprawdę może być ciekawy pomysł. Więc na razie tutaj macie taką jedną fontannę. I tyle! Zobaczmy sobie, jak nasz kampus wygląda. O, w ogóle się przeniósł tutaj to. Z prądem. Okej, okay, ogólnie z prądem. Pewnie część się ogrzewa. A jestem tego przekonany w 100%, a ponieważ jeszcze nie wszędzie doprowadziliśmy nasze ogrzewanie, to nam wtedy spadnie dosyć mocno i ładnie będzie, jak łeb na szyję. I będzie o wiele lepiej, tak. Ja to poulepszam jeszcze po przenośniku kolejnym. Postaram się. Więc tak, powinno być całkiem nieźle z tym prądem. No może poza tobą na razie. Do ciebie to po prostu może na razie coś takiego zrobić. Dobrze, zobaczmy sobie, jak tu wygląda to. Okej, okay, do kolejnego poziomu brakuje nam studentów głównie. Na to bym musiał zrobić wymianę studencką. Na razie w to nie chcę. Atrakcyjność kampusu jest na poziomie very high pollution. Zarobki no nie ma, no na minusie jesteśmy z tego, ale no, no co tu dużo nie mówić, no takie życie. W kolejnym odcinku tutaj sobie postawimy jakąś halę sportową po tej stronie, ponieważ aktualnie mamy tylko jedną drużynę sportową, a możemy się domyśleć, że byłoby fajnie więcej wygrane. Jeden przegrany, no to ładnie. Czyli teoretycznie jakieś dochody, o jest 35 tysięcy, no to zawsze coś. Czy nie, tutaj na razie nie mam. Jeszcze mam darmowy posiłek w tym mieście, więc na pewno to przyciąga też ludzi. Okej, wygrana, ładnie wszystko u nas ładnie wygrywamy. I tego się trzymajmy, ludzie. I tego się trzymajmy. Dobrze, naprawdę całkiem nieźle się rozwija tutaj kampus. Nie to. Pokaż, kiedy się kończy rok akademicki. Trzeba pociągnąć tutaj jakoś tych ludzi. Właśnie w tym momencie właściwie. Praca naukowa? Czy jakieś nowe prace naukowe wyszły? Nie wydaje mi się. Jest Skylands Go. No, to poczekajmy już do kolejnego roku akademickiego, jak się skończy, bo on się skończy właściwie w parę minut. No i zobaczmy, czy ktoś korzysta z tego. No, od razu korzystają. Jest, proszę bardzo, mamy. Okej, okay, widzę, że się pojawiło dużo nowych. Podejdę, bo nie widzę. Co mamy tutaj? Kebab offline, okej. Okay. Najlepsze jedzenie zapewniające cyfrowy detoks kebab offline to usługa, która pozwala na pisemne zamówienie pysznego posiłku wprost do twojego domu. Zamów już teraz, okej. Okay. Zdobyte trofea sportowe, uuu.
Tego nie kojarzyłem. Dwie imprezy Togajaty. Uczniowie wykorzystali rabaty kwiatowe, dobra. Efekt studencki zabawy była niska frekwencja na porannych zajęciach, dobra. Czyli to już mieliśmy kiedyś. Jedna praca naukowa się udało, studenci trochę lepiej. I dużo ludzi doszło nam, bo aż 650. Pewnie przez to, że aż tyle akademików wrzuciliśmy i będziemy ich coraz więcej tutaj wrzucać. Zobacz kampus i dajemy im kolejną pracę naukową. O, nowy rok się akademicki zaczął. No ma, niech będzie rzemiosło teraz, tylko dociągnijmy jeszcze, żeby było więcej tego. I w kolejnym odcinku, bo zobaczmy jak tam te akademiki tutaj idą. 0, 38. No powoli zaczynają się tutaj pojawiać, tak no. Ja mogę się domyślić po prostu, że tutaj, o, jak klikniemy sobie, czekaj, no, podgląd drogi. To jest całkiem niezłe, do akademików po niego nie przyjeżdżałem teraz, no ale... No ale co ja tu będę mówić? Dobrze, no, poczekajcie, dajcie mi usiąść, bo musiałem podejść do telewizora. Ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Mam tutaj całkowicie nowy obszar kampusu, co jest rzeczą fajną. Mamy nową obszar, mamy ogrzewanie będzie już na koniec, przed kolejnym odcinkiem się zacznie. Kolejny odcinek będzie prawdopodobnie w piątek lub sobotę raczej. Znaczy sądzę, że coś koło soboty, albo soboty z piątku na sobotę. Więc tu możemy mówić, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie górę. Jeżeli jesteście nowi i jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać dalej, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, który czasami dzwoni, czasami nie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Oj, oj, oj. Akademików to tutaj nawaliło się. No i nasze miasto się rozwija. Cześć!